Jest czerwiec 1991 roku. Mieszkająca w Płocku pani Mieczysława rozgląda się właśnie za nowym samochodem budżetowej klasy. Dzięki upadkowi żelaznej kurtyny pojawiła się możliwość zakupu kilkuletniego używanego samochodu sprowadzanego z zachodu, na przykład Fiata Uno, Peugeota 205 lub japońskiego Nissana Micry. Pani Mieczysława woli jednak coś, co nie miało wcześniej żadnych właścicieli. W takim przypadku najbardziej oczywistym wyborem byłby rzecz jasna nasz krajowy maluch, wciąż cieszący się ogromną popularnością. U dealerów pozostają też ostatnie sztuki Trabanta 1.1, którego produkcja zakończyła się kilka miesięcy wcześniej. Pani Mieczysława zdecydowała się jednak na to. PBC. Płocka babcia Zweitakt. Siemacie, z tej strony Base Driver. Dziś zajmiemy się gratem, do którego mam stosunek mocno sentymentalny, ale o tym potem. Najpierw rys historyczny. Uwaga, będzie dość długi, więc jak ktoś ma w trąbie, może przeskoczyć do dalszej części. W opisie są timestampy, więc nie marudzić mi tu. Historia Trabanta zaczęła się w 1957 roku, gdy zaprezentowano uroczo uśmiechnięty model P50. Sama nazwa Trabant była hołdem dla radzieckiego Sputnika i zasadniczo oznaczała to samo – satelita, a także towarzysza podróży. Nowy model był w zamyśle następcą abominacji zwanej jako AWZ P70, które technicznie było przedwojenną dekawką, tylko nowocześnie stylizowaną. Ten sam dwusuwowy silnik i drewniany, tak, drewniany szkielet nadwozia opartego na identycznej ramie. Ten sam kształt ramy, zwany brzuchem ryby, miała zresztą nasza Syrena i wczesne modele Wartburga. Takie samo było też zawieszenie, a główne różnice to nowocześniejszy kształt nadwozia, jeszcze gorsza jakość wykonania oraz nowość, czyli zewnętrzne poszycie z duroplastu. Sam duroplast oznacza po prostu tworzywo hemo lub termoutwardzalne wzmacniane włóknami. W tym przypadku duroplast był termoutwardzalny, a włókna bawełniane. Tak, P70 zasadniczo było pojazdem, bo nie nazwę czegoś gorszego od syreny samochodem, wykonanym z drewna i bawełny. Ów motoryzacyjny dramat najbardziej znany był u nas ze słynnej sceny z 7 odcinka Alternatywy 4, gdzie malowniczo przy ziemi po urwaniu się z dźwigu, na którym znalazł się celem wymiany koła. Trabant też miał przedni napęd, dwusuwowy, dwucylindrowy silnik i duroplastowe poszycie, ale konstrukcja była już zupełnie inna. Całość była samonośna, oparta na stalowym szkielecie, który zresztą ochoczo rdzewiał, przecząc obiegowej opinii o nierdzewności Trabanta. Do tego doszło niezależne zawieszenie z tyłu, choć wciąż oparte na poprzecznym resorze piórowym. Po 5 latach P50 zyskał nieco większy, odrobinę mocniejszy silnik i nazwę 600, zaś w 1964 roku do produkcji wszedł model 601, będący zasadniczo mocnym faceliftem 600-ki. Już w połowie lat 60. Trabant był dość przestarzały i prymitywny nawet na tle ówczesnej konkurencji, ale w krajach tzw. demokracji ludowej sprzedawał się naprawdę nieźle. Poza NRD-ówkiem przede wszystkim w Czechach i na Węgrzech. U nas zresztą też. Z biegiem lat był coraz bardziej pogardzany i wyśmiewany, ale bronił się sporą praktycznością, szczególnie w wersji kombi, oraz cechą, z której mało kto zdawał sobie sprawę. Zaskakująco wysokim bezpieczeństwem, uzyskanym dzięki specyficznym właściwościom duroplastu. Dowiodły to zresztą crash-testy przeprowadzone w latach 90. i na początku naszego wieku, w których kabina pozostawała niemalże nienaruszona, a największym problemem była mocno wynikająca do wnętrza kierownica. 601 z niewielkimi zmianami obejmującymi 12-woltową instalację elektryczną, zmodernizowaną deskę rozdzielczą i inne tylne zawieszenie dotrwała w produkcji do lipca 90 roku. Już rok wcześniej wprowadzono napędzany volkswagenowskim silnikiem model 1.1. Ostatnie 601 w zasadzie już się nie sprzedawały. Ten egzemplarz, oryginalnie polakierowany chyba na kremowo, czekał na placu rok, zanim z nikomu nieznanych powodów wybrał go pani Mieczysława. Ja w ogóle mam ogromny sentyment do Trabanta, gdyż mój dziadek miał w latach 70. i 80. właśnie taki pojazd, leży biały, rocznik 76. Zrobił prawo jazdy gdzieś na początku lat 70., tuż przed swoją własną 50, dlatego żeby mieć jak dojeżdżać na zakupioną niedługo wcześniej działkę. I aby to robić, kupił Trabanta. Najpierw w 72, potem drugiego w 76. I tym z 76 roku jeździł do bodajże 93. I był to pierwszy samochód, z którym miałem osobistą, świadomą styczność. Tak więc sentyment pozostał. Wnętrze Trabanta zaskakuje po pierwsze całkowicie płaską podłogą, po drugie absolutną bidą i nędzą. W połowie lat 60. mogło uchodzić za proste, ale u progu lat 90. w zasadzie można było już je określić jako porażająco spartańskie i byle jakie. Pozbawiona nawet wskaźnika ilości paliwa deska rozdzielcza, upstrzona kilkoma losowo rozrzuconymi przełącznikami, pod koniec produkcji Trabanta mieściła się już w kategorii dramatu. Skajowe boczki można było za to uznać za akceptowalne w tej klasie, tym bardziej, że miały jakąś tam kolorystykę. Tutaj oczywiście już są wskaźniki nowego, tak zwanego nowego typu.
czyli dostępny od 1982 roku. Jest przepiękny ekonomizer. Wskaźnika poziomu paliwa nie ma, bo po co? Natomiast są niezwykle piękne przełączniki. Są światła awaryjne, dostępne we wszystkich modelach dopiero bodajże od 1982 roku, bo wcześniej były tylko w wersji Sonderwunsch i Deluxe. Tutaj jest od tylnych świateł przeciwmgielnych, tutaj od przednich, których nie ma, ale przełącznik jest, ponieważ tak, tutaj w ten sposób włącza się światła, są wyłączone, pozycyjne i mijania. Drogowe włączałoby się pociągnięciem, ale tutaj nie działają, więc się nie włącza. No i oczywiście wycieraczki. Są dwie prędkości ciągłe i dwie prędkości przerywane. Jest nawet działające ogrzewanie tylnej szyby, więc luksus. Ujmujący jest bardzo łatwy dostęp do bezpieczników, więc tutaj wymienić można niemalże w trakcie jazdy, jeżeli ktoś ma odpowiednią podzielność uwagi. Przepiękna plątanina kabelków, no i znak rozpoznawczy Trabanta, czyli stacyjka służąca do tego, żeby kluczyk wbijał się w kolano podczas wypadku. Tutaj natomiast mamy sterowanie nawiewami. Tutaj sterowanie nawiewem zimnego powietrza. Tutaj gorącego, z nadtłumika idzie, a tutaj czy chcemy na nogi czy na ryj. Natomiast tutaj powinien być kranik, dlatego że zasilanie w Trabancie było cały czas do końca produkcji dwusuwa, było grawitacyjne, nie było pompy paliwa. Więc tutaj mamy CU, czyli zamknięty, AUF, czyli otwarty i rezerwa. Otóż, o co chodzi z rezerwą? Bak miał, można powiedzieć, dwa wyjścia. To górne było standardowe, a to dolne to była rezerwa, czyli jak paliwo nam się kończyło, to przełączało się właśnie na rezerwę i można było doturlać się do najbliższej stacji benzynowej. Przy czym to, że kończy nam się paliwo, można było poznać jedynie po tym, że samochód zaczynał przerywać i parskać, gdyż, jak już powiedziałem, wskaźnika poziomu paliwa nie było, gdyż po co. A dlaczego powinien być kranik? Bo tutaj nie za bardzo działa, więc trzeba dłubać tu. Tu on jest, tutaj się go przestawia wedle tego samego schematu, co tutaj. Czyli w prawo zamknięty, na dole otwarty, w lewo rezerwa. 90 rok. Tu natomiast to jest cykorłapka. To nie jest żadna półeczka, bo tutaj jest po prostu dziura pod spodem. Jest cykorłapka, można się trzymać. W ogóle ta półeczka to jest wyposażenie opcjonalne, luksusowe, tak więc trzeba z szacunkiem podejść do tego egzemplarza. No i niefabryczne radio. Dlaczego to radio wystaje? Otóż wystaje dlatego, że tutaj pod spodem są rury do nawiewów. Rany boskie, zgubiłem słowo. No i nie da się go wcisnąć głębiej, bo tak, bo to jest Trabant. Rzecz jasna, popiełka musi być, bo wtedy w samochodach się powszechnie jarało, szczególnie wioząc dzieci z tyłu. Wtedy można było kiepować niemalże bezpośrednio na radio. A sama deska jest zrobiona z metalu. Tutaj mamy taką plastikową nakładkę, a tutaj jest po prostu solidny kawał blachy. Więc, kochani, Trabant to jest mocne żelazo, a nie żaden plastik. A tu jest przyjeżdżający na osiedle Dudziarska autobus 225, który mimo, że osiedle Dudziarska jest już zamknięte na głucho, nadal tutaj ma pętlę. No, w Trabancie siedzi się no średnio. Największy problem polega na tym, że kierownica nie jest na wprost siedziska, tylko jest przesunięta nieco w prawo. Jeszcze bardziej w prawo przesunięte są pedały, tak więc prowadząc Trabanta musimy siedzieć trochę na skos. No bo tutaj mamy sprzęgło, tutaj mamy hamulec, a gaz jest tak naprawdę po środku. A do tego oczywiście nie ma podpórki pod lewą stopę, bo nadkole wnika tak głęboko do środka kabiny, że po prostu nie byłoby gdzie jej dać. Tak więc prowadząc Trabanta albo opieramy sobie stopę o to nadkole tak dosyć średnio wygodnie, albo trzymamy ją no, normalnie na podłodze. Jeżeli chodzi o przestrzeń, powiedzmy, że jakaś tutaj jest, nad głową jest zupełnie nieźle, na nogi, jak już powiedziałem, mocno tak sobie. Oczywiście zaraz zaczną się głosy, że o, jesteś nieobiektywny, to jest konstrukcja z lat 50. Zacytuję klasyka. Nie zesrajcie się. Jak chcecie obiektywizmu, to kupcie sobie któryś z archiwalnych numerów czasopisma Autotechnika Motoryzacyjna. Do tyłu da się dostać tylko z lewej strony, dlatego że z prawej ta wajcha nie działa i oparcie się nie kładzie, więc siadamy samemu za sobą, przepraszam. Dobra, to teraz chwila prawdy dla basisty z nadwagą.
czyli jak to ktoś kiedyś ładnie nazwał, grubasisty. O matko! Au! No dobra. Dobra. Nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Byłem przekonany, że w ogóle tutaj się nie zmieszczę. Ale miejsca na głowę trochę jednak jest. No, na nogi jest dużo mniej. Tak naprawdę, powiedzmy, że trochę więcej niż w maluchu, ale nie jakoś dużo. Zmieszczą się tutaj od biedy dwie szczupłe osoby, natomiast dwie osoby mojego rozmiaru na szerokość to już tak, powiedzmy, z dużym bólem. Natomiast, jako że tutaj i tak z tyłu nie ma pasów, najlepszym sposobem na podróżowanie trabantem z tyłu jest zrobienie czegoś takiego. O! Oj! Spróbujemy przycisnąć nogi. O! Tak. Proszę bardzo, można się położyć tak w poprzek i tak sobie można jechać w trójkę. W sensie dwie osoby z przodu, jedna z tyłu. Tym bardziej, że tutaj są takie fajne tapicerowane nadkola wnikające do środka. One pełnią funkcję czegoś w rodzaju podłokietników po bokach. I w tym przypadku to może być niemalże poduszka, tak więc można się tutaj tak rozeprzeć i kojony miarowym szumem dwusuwa iść spać. Inna rzecz, że jeżeli wydech okaże się nieszczelny, to z tego snu można się już nie obudzić. Same korzyści. No i najważniejsza część każdego testu. Sprawdzenie, czy basiwo, tym razem w miękkim pokrowcu, bo to mały samochód, wejdzie do bagażnika. O! Spójrzcie, jakie zawiasy. Nie wnikają do bagażnika, wszystko pięknie tutaj, mają wbudowane blokady. Proszę, producenci premium, tak to się robi. Basiwo wchodzi bez proszenia. Oczywiście wiadomo, że stało się tak tylko dlatego, że nie ma tutaj zapasu, gdyż koło zapasowe normalnie jest tak mniej więcej w 1/3 szerokości bagażnika i stoi sobie pionowo, więc w takim układzie no, tylko obrzyn mógłby wejść i chyba tylko o krótkiej menzurze. Ale tak poza tym, jeżeli wyjmiemy zapas, bas włazi bez proszenia. Generalnie to Trabant, jeżeli chodzi o tanie samochody, absolutnie wygrywał pojemnością bagażnika, a była przecież jeszcze wersja kombi. Tu natomiast w sumie to koło można byłoby zmieścić. Wystarczyłoby położyć je płasko na dole, a na to dać bas. Proszę bardzo, sytuacja win-win. Da się? Da się. No to zobaczmy sobie podmachę. O, proszę bardzo. Podpórka jest, nie trzeba żadnego pręta stawiać, a tutaj piękny, mocarny, dwusuwowy agregat. Dwusuwowy, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem silnik ma 594,5 cm3 i 5 ruchomych części, generujących łącznie 26 koni mechanicznych i 54 Nm, czyli więcej niż w maluchu. Osiągi jednak są podobne, czyli żadne. Do tego, do tak zwanej naprawy głównej, silnik wytrzymywał około 60 tysięcy km. Socjalistyczna jakość. Inna rzecz, że dzięki maciupkim rozmiarom i śmiesznie prostej konstrukcji wiele ludzi taki remont ogarniało sobie pod blokiem. Pod tymże blokiem można też sprawdzić, ile mamy paliwa, a w zasadzie mieszanki w baku. W tym celu należało podnieść maskę, odkręcić korek znajdujący się bezpośrednio na zbiorniku, a następnie zanurzyć do końca plastikowy bagnecik. Takie rzeczy w samochodzie produkowanym, przypominam, do 1990 roku. Tutaj widać piękny, gruby, solidny resor, odpowiadający za niebywały komfort jazdy i właściwości jezdne tego wspaniałego pojazdu. Natomiast, jeżeli chcemy dostać się do silnika jeszcze od przodu i zrobić poważniejsze jakieś tematy, to nic prostszego. Grill da się bardzo łatwo zdejmować, po prostu odkręcając te dwie małe żabki. Hopsa, mamy dostęp. Wspaniałe. Dobra, to palimy dziada i jedziemy. Ła, odstrzała! A, świeży aromat dwusuwa. Jak się jeździ Trabantem? Przede wszystkim twardo. Zawieszenie jest naprawdę sztywne. Nie jest brutalnie sztywne,
ale da się odczuć jego twardość, szczególnie z przodu, gdzie nadal jest ten cholernie gruby, według mnie sporo za gruby jak na masę tego samochodu resor. Za to sztywne zawieszenie połączone z lekką konstrukcją skutkuje naprawdę dobrymi właściwościami jezdnymi. Trabanty nie bez powodu były bardzo lubiane w amatorskich sportach. Oczywiście wiadomo, że ten sport był z dzisiejszej perspektywy taki z przymrużeniem oka, gdyż silnik Trabanta no nie zapewnia specjalnie porażających osiągów, ale z tego co mu wiadomo, był naprawdę podatny na tuning. Inna rzecz, że taki podkręcony silnik wytrzymywał dużo mniej niż standardowe 60 tysięcy kilometrów, po których normalnie należało zrobić remont. Ten silnik zresztą, jak każdy dwusuw, bardzo lubi obroty. Żeby cokolwiek tutaj się działo, trzeba dosyć mocno go kręcić. Inna rzecz, że dwusuwy konstrukcyjnie to lubią, gdyż im wyżej się kręcą, tym lepiej są smarowane. Właśnie. Tu nie wolno hamować silnikiem, to jest bardzo ważna rzecz, trzeba pamiętać o tym. Na czwartym biegu mamy tutaj co prawda wolne koło, ale na pozostałych trzeba o tym pamiętać. Jeżeli będziemy próbowali hamować silnikiem, nie będzie smarowania i silnik się zatrze. Dźwignia zmiany biegu wchodzi zaskakująco lekko, ale jest dość niewygodnie umieszczona. Znaczy, jest po prostu troszeczkę za krótka i trzeba mocno sięgać za kierownicę. Poza tym układ biegów wymaga pewnego przyzwyczajenia. Troszeczkę rozczarowuje zwrotność. Jak na tak mały samochód jest taka sobie. Znaczy, nie jest najgorsza, ale jednak chciałoby się tutaj troszeczkę czegoś więcej. Na szczęście widoczność jest zupełnie niezła, z jednym wyjątkiem. Przednia szyba kończy się bardzo nisko i na przykład jak podjedziemy blisko do sygnalizacji, to nie widać jakie mamy światło, więc trzeba o tym też pamiętać. No i oczywiście wiadomo, przede wszystkim hałas. Tu jest naprawdę, naprawdę cholernie głośno. Hamulce jak na samochód o założeniach konstrukcyjnych z lat 50., a nawet i wcześniejszych, wcale nie są najgorsze, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nie mają wspomagania, są cztery bębny, wspomagania nie ma, więc tyle, ile wyciśniesz, tyle wyhamujesz. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać przy jeździe Trabantem, jest nieodbijający kierunkowskaz. Czyli generalnie jest tak, wrzucamy kierunkowskaz, to taką malutką filigranową dźwigieneczką z lewej strony, na tyle filigranową, że się ułamała. I po zakończonym manewrze trzeba po prostu go wyłączyć, ponieważ Trabant. I takie rzeczy nadal w roku 90. Tak podsumowując, jak zatem sprawia się Trabant w roli takiego grata do zabawy? Od razu mówię, grat do zabawy, bo na daily coś takiego to dzisiaj już niekoniecznie. A kiedyś ludzie takimi jeździli, na przykład mój dziadek, i cieszyli się, że mają samochód. Otóż jest zdecydowanie fajny. Wiadomo, trzeba jeździć nim powoli, ostrożnie i trzeba przede wszystkim się go nauczyć, bo prowadzi się to mocno inaczej od bardziej współczesnych konstrukcji. Nawet maluch jest trochę bardziej intuicyjny. Ja w tym momencie, chociaż już kilka lat temu miałem okazję przejechać się Trabantem, tak naprawdę uczę się go na nowo. Ale jest to frajda. Nie wiem, czy jest to sprzęt, który bym chciał mieć, ale zdecydowanie rozumiem, co ludzie w nim widzą. Dla mnie jest to przede wszystkim taka podróż sentymentalna, i to na pewno też wpływa na poziom frajdy, ale ogólnie jest to po prostu sympatyczne, śmieszne doświadczenie. Jednak muszę przyznać, że podziwiam mojego dziadka, że jeździł czymś takim przez 17 lat. Od 76 do 93 roku. Ale chyba ludzie w tamtych czasach byli ulepieni z trochę innej gminy. Jednym z takich moich pięknych wspomnień wiążących się z Trabantem były wycieczki z dziadkami do Wilgi. Babcia siedziała obok dziadka z przodu i gdy dziadek jadąc 801 przekraczał znacząco 60 i nie chodzi mi tutaj o wiek, tylko o prędkość, babcia się spinała i mówiła: Jurek, zwolnij! No i dziadek zwalniał. No i dalej wlekliśmy się 60. O, sprawdzamy. Ile jest paliwa? 12 litrów, no. Na bogato. Zweitakt semi-synthetic. To już nie jest Mixol. I na 5 litrów 100 ml dolejone.
I tak właśnie karmi się Trabiego. Dołącz już dziś do klubu trabanciarzy. I to tyle w temacie sprzętu nazywanego m.in. zemstą Honeckera. Czy podróż sentymentalną mogę uznać za udaną? I tak, i nie. Tak, bo bawiłem się naprawdę dobrze. Poza tym nadal mam jakieś perwersyjne upodobanie do aromatu dwusuwowych wyziewów. Nie, bo jednak raczej nie chciałbym cisnąć Trabim, nawet sezonowo. A to, że coś takiego robiono aż do 1990 roku, jest szokujące równie mocno, co fakt, że najmłodsze syreny miały wtedy 7 lat. Wy natomiast wbijecie na mojego fanpage'a, fejsową grupę dyskusyjną, stronę www.bassdriver.pl, a jak ktoś chcę na przykład postawić mi gofra, również na mojego Patronite'a. Linki znajdziecie w opisie. Dzięki ogromne i do najbliższego.